wystarczy. Dobra. Salam aleikum. No i chuj, dopłynęli. Będą sprzedawać sól i olej. Esim Abdul Haraktam Asim. Jaki Abdul? Baranina na ostro. Mahabetu lekkem spec ops de line. Kurwa, znowu recenzja? Jeszcze po arabsku. Siemano, z tej strony Major Hussein. Dzisiaj przerwał mi tu jakiś Arab. Na razie zamknąłem go w moim garażu. Powiedziałem mu, że tam trzymam kozę. Może zajmie się na chwilę. Tak jak tutaj widziałem, powiedział. Będziemy dzisiaj oceniać, recenzować Spec of the Line. Przeszedłem go właśnie wczoraj. Zajęło mi to 5 godzin 40 minut. Dosyć krótki, szybki tytuł. O co chodzi w Spec of the Line? Zaczniemy sobie od fabuły, jak zwykle. Dubaj, najbogatsze miasto ogólnie mniej więcej na świecie, zostaje zniszczone przez największą burzę piaskową. Ogólnie same ruiny aktualnie mamy i grupa ratunkowa, by wydostać wszystkich cywili, rusza, że tak powiem, na ratunek pod dowództwem Johna Conrada, tak, który miał pomóc cywilom, jednak grupa zanika. Nadają sygnał SOS i Delta Force, oddział trzyosobowy, rusza na ratunek. I tym oddziałem jesteśmy my, a dokładnie jesteśmy tym dowódcą. Martin Walker się nazywał. I ruszamy na ratunek, by wydostać wszystkich z Dubaju. Jednak jak się okazuje, wcale tak do końca nie chcą być uratowani. Ale tutaj dalej nie będę zdradzał fabuły, bo fabuła jest dosyć ciekawa. Co nie można powiedzieć o reszcie tej gry, ponieważ na przykład grafika nie jest za piękna. Tekstury jak są jakieś postrzebione, jak jest mocniejsze światło, to widać brzdotę tej gry. Najlepiej wygląda, jak jesteśmy w jakimś ciemnym pomieszczeniu, bo wtedy chuj widać. Według mnie tak to wygląda. Co mamy dalej? Słabe wybuchy, tak mam tutaj sobie zapisałem, słabe wybuchy, nie są to jakieś super ekstra wybuchy, jakieś takie byle jakie. Co najbardziej na plus tutaj przy grafice, przy ogólnie efektach, dobrze wypadła burza piaskowa. To mi się najbardziej podobało, gdy jesteśmy w samym epicentrum tej burzy piaskowej. Jak ten piach na nas leci, ten potężny wiatr, no to mi się podobało. Fizyka ogólnie, oprócz tych wybuchów, wypada dosyć fajnie. Soundtrack. Tutaj mamy dosyć fajne rockowe brzmienie. No, myślałem, że jak jesteśmy w Dubaju, będzie to jakieś arabskie techno. Czy może jakieś przynajmniej pakistańskie disco? Chapaty, please, don't break my heart. Piękny Arabie z tych snów. Za miesiąc będzie ślub. Wszyscy turbany z gór. No jednak tak się nie dzieje. Mamy dosyć fajne rockowe brzmienie. Możecie sobie przesłuchać. Nie dodawałem tego do intra. Intro wybrałem inną nutkę. Myślę, że nawet fajnie intro wyszło. Gameplay. Co tu napisałem w gameplay? Tak, wkurwia mnie to, powiem wam, że
Jak jeżeli jesteśmy, mamy dwóch członków przy sobie oczywiście, tak? Dwóch członków z Delta. Z Delta. Jakiego to była Delta? Mówiłem wcześniej. Delta Force? Zapomniałem. Nieważne, lecimy dalej. Delta Force, tak, dobrze mówię. No i gdy ich ktoś postrzeli, dosyć mocno, mamy dosłownie kilka sekund, minutę, może nawet nie liczyłem tego, że musimy podbiec do niego, ewentualnie powiedzieć drugiemu członkowi, by go uratował. Jednak gdy padną razem, to musimy lecieć przez cały ostrzał wroga. No i przeważnie giniemy potężną, morderczą śmiercią, gdyż nie możemy już wstać i musimy powtarzać od początku. Więc to mnie dosyć wkurwia, że musimy ich ocalić. Co by było, gdyby normalnie padli? Może byśmy sami to przeszli tą grę? Nie wiadomo. Mogliby nam dać jakąś szansę. Gdy oni padną, no nie mamy wyjścia. Jeżeli gościu padnie i skończy mu się ten czas, nie uratujemy go, automatycznie kończymy. Musimy powtarzać od początku. Więc to mnie trochę denerwowało. Co mnie jeszcze tam wkurzało? No chyba taki, to jest właśnie największa rzecz, która mnie najbardziej denerwowała. Brak błędów. Gra nie posiada praktycznie błędów. Nie miałem nic takiego, że musiałem restartować poziom, więc to jak najbardziej na plus. Ale jeszcze takie podsumowanie, zanim powiem, jaka była ocena. Dosyć szybko, króciutka gra, więc będziemy się streszczać, nie przedłużając. Ogólnie, no to tutaj trochę z fabuły trzeba by zdradzić. Tak jak mówiłem, że ci, co mieli tam wyciągnąć tych cywili, nie za bardzo chcą być uratowani i przejęli ten cały Dubaj. I musimy tak jakby strzelać do swoich. Martinowi Walkerowi nie za bardzo to się podoba. Musimy zmierzać się z jego przemyśleniami na ten temat. Mówi nam to i to i trochę denerwuje, ponieważ no, gościu strzelają do ciebie, ja bym się nie zastanawiał, strzelają do ciebie z ostrej amunicji, więc napierdalaj. A nie się kurwa zastanawiać, że to niemoralne, że to są nasi, no ale strzelają do ciebie, tak? Chcą zabić twoich, chcą zabić ciebie, to strzelaj. Więc to mi się jakoś trochę nie podobało. Fakt, że tutaj trochę gra stawia trochę faktycznie na psychikę gracza, może... Ja nie miałem żadnych oporów, gdy powiesili jednego z naszych, to rozstrzelałem pół miasta. Rozstrzelałem trochę cywili i gra za to nas nie karze, więc dlaczego tutaj pokazują nam moralność naszego gracza, naszego protagonisty, ale gra nie karze nas za to, że wystrzelamy pół miasta, pół cywili i nic, nawet po cywilach można strzelać, nawet w łeb, we wszystko, co się chce i tak nas nie karzą za to, więc nie wiem, jaka to jest logika tej gry w ogóle. Z jednej strony, tak jak mówię, pokazują nam, że strzelamy do siebie, że tutaj przemyślenia naszego protagonisty, że jednak nie, że to niemoralne. A z drugiej strony, a idź pan w chuj, rozpierdol wszystkich. No nie wiem, jakoś mam mieszane uczucia w ogóle wobec tej gry. Bo z jednej strony fajnie, że pokazują tutaj psychikę protagonisty, tak? Naszego pamperka, którego prowadzimy cały czas. Fajnie, że są pokazane jego uczucia, tak? To mi się podoba. Ale z drugiej strony gra nie karze nas za to, że rozstrzelamy wszystkich. Więc mówię, nie wiem, gdzie tu jest sens w ogóle. Dlatego moja ocena jest to 5, ponieważ gra ma na plus i na minus. I ciężko mi stwierdzić, czy ma więcej na plus, czy na minus. Jeżeli nie znacie angielskiego i chcecie tylko bo gra wyszła tylko po angielsku. Dlatego jeżeli nie znacie angielskiego, nie przewijacie cutscenki i ogólnie idziecie tylko na pałę i strzelacie, to będzie dobra gra. Pomijając to, że jak nas naszych członków postrzelą i zginiemy, da się to przejść. Krótka gra, można sobie postrzelać, popatrzeć, tak jak mówię, na zniszczone miasto Dubaj, na burzę piaskową, to jest fajne.
to nie powiem, że jest złe. Ale z drugiej strony, gdy znacie angielski, gdy czytacie to, gdy rozumiecie tą grę, no to jakieś takie dziwne to jest. I no ciężko to ocenić. Z jednej strony fajna strzelanka, z drugiej strony dziwna postawa żołnierza, dziwna fabuła. Znaczy fabuła taka, jaka jest, to jest. Dziwny, można to odbierać ewentualnie. Dlatego moja ocena 5. I mówię, nie wiem, czy jest więcej na plus, czy jest więcej na minus. Dlatego daję po środku i tyle. Ocencie, czego nie dopowiedziałem. Napiszcie ewentualnie, czy wam się podobało, czy wam się nie podobało, czy więcej macie minusów do tej gry, czy więcej plusów. I wtedy porównamy sobie naszą ocenę tejże gry Spec Ops The Line. Może otwórzmy pudełko, standardowo płytka. Instrukcja, no jakaś tam jest, nie jest tam jedna karteczka, mamy tak, instrukcja, oczywiście tutaj mamy też pokazane, co się robi, co na hudzie, tryb wieloosobowy jest, to też nie powiedziałem, że jest opisany. I mamy tutaj na takiej karteczce jednej kod do użycia, do multika, i tutaj mamy podwojony exp przez cały tydzień, AK-47 odblokowany na poziomie pierwszym, premia dla klasy oficer, pakiet clan accessory. I tyle, nawet tego nie korzystałem, bo nie wchodziłem do tego, chociaż pewnie to i tak wykorzystany, bo kupiłem używkę. Wydałem 30 zł i myślę, że to tak nawet w miarę, ponieważ jak patrzyłem, gra w dniu premiery kosztowała 250 bodajże 9 zł, to troszeczkę za dużo za 5 godzin dziwnej rozgrywki, znaczy rozgrywki dobrej, dziwnej fabuły, dziwnych przemyśleń psychiki naszego bohatera. Więc za 250 zł to chyba jakaś cena dla jakichś szejków z Dubaju bardziej, więc no mi się to nie za bardzo opylałoby, dlatego 30 zł może być w miarę. Tak więc to by było na tyle. Trochę popierdoliłem, trochę pogadałem, ocena taka dziwna, gra też trochę dziwna, dlatego mówię, nie będę dawał bardziej na plus ani na minus, po połowie, bo gra taka na pół. Więc 5. Napiszcie, co wy myślicie. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.